Zusammenarbeit bedeutet enge Beziehungen. Przy współpracy Związku Śląskich Rolników z stroną niemiecką miałem właśnie taką możliwość wzięcia udziału w takim kursie dla młodych liderów. Pracowaliśmy tak jakby nad własną osobowością. Też mieliśmy okazję jakoś się tam poznać, zakolegować. Nawet tam z kilkoma rolnikami jeszcze cały czas jestem w kontakcie pod względem uprawy, co oni robią, jak robią. To, co zauważyłem w Niemczech, i co warto na przykład u nas wdrożyć, ta współpraca między rolnikami, czyli zawiązywanie różnych organizacji handlowych, czyli zrzeszanie się rolników w większe grupy producenckie, wspólny handel towarami, jakieś maszyny, które niekoniecznie są potrzebne, żeby każdy miał swoją, jakieś wspólne zakupy nawozów, środków ochrony roślin, poprzez sprzedaż płodów. Mi się wydaje, że to jest kierunek, którego brakuje po prostu u nas i może to przynieść praktycznie same korzyści. Der momentane status ist, dass wir uns gegenseitig besuchen, natürlich auch über fachliche Dinge uns unterhalten, aber in erster Linie geht es um die menschlichen Kontakte noch, aber die beruflichen Interessen sind auch sehr wichtig und werden auch durch Betriebsbesuche. Wenn wir in Polen sind oder die polnischen Kollegen hier sind, werden sie durch betriebliche Besuche und Exkursionen unterstützt und das gibt lebhafte Diskussionen. Und die polnischen Kollegen versuchen durch den Kontakt zu uns Entwicklungen, die sich in der EU vollstrecken, nachzuahmen bzw. sich diesem wenn man es Fortschritt nennen kann, sich diesem Fortschritt anzugleichen. Pozdrawiam serdecznie Bernarda. Jest on osobą summa summarum kluczową w tej wymianie, która na dzień dzisiejszy ma miejsce, ponieważ bez jego kontaktów po stronie polskiej mielibyśmy tylko możliwość odwiedzić klasztory, kościoły i jakieś dwa zamki, ale to nie jest celem naszych spotkań i główną taką motywacją, żeby przyjechać do Polski. Tutaj chce się po prostu wymiany na szczeblu zawodowym, na szczeblu po prostu takim typowo ludzkim i dzięki niemu jest to możliwe, ponieważ dysponuje on wieloma kontaktami i ma taki szczególny dar, że potrafi po prostu tych ludzi tak ze sobą nie tylko umożliwić im spotkanie, ale żeby mieli jakąś taką wspólną bazę do wymiany i to jest bardzo drogocenne. Auf verschiedene Art. Man liest viel, man ist unterwegs, man Reisen bilden, das können alle unsere Mitglieder, denke ich, sagen. Und viel haben wir auch eben beobachtet in unseren deutschen Nachbarn. Zum Beispiel vor einigen Jahren auf der Grüne Woche fand ich Aufkleber für verschiedene Trecker, Maschinen und die haben den Konsumenten überzeugt, über die Wichtigkeit des Landes. Wir ermutigen zu einer solidarischen Zusammenarbeit, durch die wir unsere Regionen entwickeln und eine bessere Zukunft für die Landwirtschaft in der Europäischen Union schaffen. Wir genießen die Gegenwart und haben zukünftig eine schöne Vergangenheit.